Instytut Designu przygotował wydarzenie bez precedensu. Dzięki współpracy z Muzeum Miasta Gdyni zaprasza na wystawę dorobku niezwykłego artysty. Artysty, który nie dość, że jest uznanym i rozpoznawalnym projektantem na całym świecie, to jeszcze zaprzągł do procesu powstawania przedmiotów użytkowych nowoczesne technologie. To właśnie te technologie i powstałe dzięki nim obiekty są motywem przewodnim kieleckiej wystawy Oskara Zięty. Na ciekawe napięcie, które tworzy się między sztuką, designem, technologią, materiałem, konkretnym materiałem, z którego Oskar Zięta korzysta. I koncepcja tej wystawy opiera się głównie o pokazanie procesu od pomysłu, od idei, przez pierwsze prototypy, po finalny produkt, który trafia do odbiorcy. U artysty jako surowiec dominuje metal. Być może przyczynkiem do tego jest fakt, że dziadek Zięty był kowalem. Artysta stosuje nowatorską technologię FIDU, która pozwala wykonać obiekty codziennego użytku o nieco fantastycznym kształcie. Dwie blachy wycięte w konturze spawamy szczelnie, a następnie pompujemy wewnątrz powietrze. Tworzy się obiekt trójwymiarowy, czyli mamy płaski profil, który następnie jest napompowywany. Zyskujemy trzeci wymiar, zyskujemy stabilny przedmiot, bo dodam, że stołek Plop, taka ikona współczesnego designu, jedno z krzeseł, które zmieniło w ogóle światowy design, utrzymuje, mimo tego niepozornego wyglądu, udźwig 2 ton. Oskar Zięta jest artystą wszechstronnym, łączącym w procesie tworzenia wiedzę inżynieryjną zdobytą w Polsce i za granicą z wrażliwością artysty. Na wystawie obejrzymy obiekty w przekroju czasowym od 2007 roku po prace współczesne. Równocześnie prezentacja multimedialna pokaże Zięte jako architekta, twórcę wielkoskalowych obiektów będących elementem przestrzeni publicznej Wrocławia i Warszawy. To jest artysta, który jest znany na całym świecie i częstokroć zarzucany wobec niego, że tak powiem, przytyki, jakoby otwierając lodówkę, tam też jest Oskar Zięta, tak, tam też jest Oskar Zięta, ale bądźmy z tego dumni, że w każdej lodówce, na każdym kontynencie, niemalże, oczywiście lodówce mówię w cudzysłowie, jest Oskar Zięta, nasz towar eksportowy. Postarajmy się jego próbować doceniać i cieszyć się z radości tak naprawdę, jaką on posiada, będąc odkrywanym na coraz to nowych rynkach. Częstokroć niestety u nas tak bywa, że osoby mają większy poklask i większe uznanie poza granicami naszego kraju. Odczarujmy to, pokażmy i bądźmy dumni z tego, co mamy, bo częstokroć nie doceniamy tego. Oskar Zięta jest absolutnie numerem jeden, jeżeli chodzi o projektantów Polski, ale myślę, że można byłoby śmiało się pokusić o ranking absolutnego top 10, ewentualnie top 20 światowego i on naprawdę wpisuje się w tę cyfrę. Myślę, że w 20 światowych projektantów Oskar Zięta śmiało, jeżeli chodzi o ostatnie lata, może i najpewniej jest. Zapraszamy do obejrzenia wystawy w galerii Instytutu Designu. Warto dodać, że w sobotę o godzinie 11 rozpocznie się oprowadzenie kuratorskie po ekspozycji z udziałem Oskara Zięty. Będzie można wtedy z artystą porozmawiać, a prezentowane obiekty dotknąć. Sama zaś ekspozycja będzie dostępna dla zwiedzających do 11 lutego 2018 roku.